i tam w kolejnym jakimś tam filmie pokazującym jakiś tam zakres prac, trochę prac. I tyle, tym razem coś takiego na podnośniku. GS Adventure 2010 roku. Czyli tak zwane już 110 na dwóch wałkach. Z takim dosyć fajnym, słusznym już przebiegiem. Normalnym jak na ten motocykl. 101 500 km. Wiemy, że motocykl cały czas na bieżąco regularnie jest serwisowany. Tak, także trzeba przeprowadzić kolejny serwis taki przed zimą. Na co się będzie składało sprawdzenie zaworów, oleje wszystkie w silniku, w skrzyni biegów, w dywsze. Trzeba wyjąć wałek kardana, sprawdzić przeguby, bo przy tych przebiegach one już potrafią siadać. Płyny hamulcowe, sprzęgłowe powymieniać. Bo tak miał kolega dostarczyć, kiedy to było robione, ale jakoś do tej pory nie dostarczył. To trzeba wszystko zrobić, tam nie kosztuje takiego dużego majątku, a lepiej powymieniać i mieć z głowy z drugiej strony. Także już mamy jakiś filtr powietrza, olej do tego, hamulec, płyn hamulcowy, do sprzęgła olej, świece, olej do skrzyni biegów, do dyfra. Ale zaczniemy od zaworków, póki silnik zimny, jak zrobimy zawory, to dopiero będziemy bawić się cały resztę. Także najpierw trzeba pozdejmować te gmole, nie gmole, osłony, wszystkie. I dopiero będziemy bawić się dalej, sprawdzać wszystko. Także to w kolejnych jakichś tam wejściach już troszeczkę będzie porozbierane, troszeczkę więcej będzie widać pracy. A póki co biorę się. I mamy pierwszy update'ik, tak gmole pozdejmowane, to mamy mniejszą większość. Miałem nawet nie te, ale że coś takiego wynikło, lepiej nakręcił, bo podobno motocykl serwisowany albo w ASO, BMW, później no przez faceta specjalizującego się, nie będę mówił przez kogo, akurat znam go tylko i wyłącznie w BMW pod Warszawą, mniejsza większość kto. I to malutki ząg. Fajkocewka ma zatrzask wyłamany. To, że jest wyłamany ten, ale widać ewidentnie klej, próby klejenia tego. Także no kurczę, no serwis BMW, czy tam nieautoryzowany serwis BMW. No takie rzeczy, no tak troszeczkę niefajnie. Dlatego od razu takie rzeczy trzeba nakręcać, wszystko robić, pokazywać później klientom, żeby później nie było, że ktoś coś zrobił. Także rozkładamy dalej. Mamy prawą stronę, zaworki. Powinno być od 0,13 do 0,23, 0,12. O, na luźno. Zróbmy 16. No już troszeczkę ciaśniej, ale jeszcze ten. Taki 0,18. O, tu praktycznie by było. Tak jak widać, 0,20 już nie wchodzi. Od dołu, tutaj zobaczmy, 0,18 jest ok. 0,20 stoi, czyli w porządku, są w połowie. Analogicznie wydeszki, przygotowałem trzy płyteczki. 36. O, tu akurat będzie trafione. Góra luźna. 38 na dole, bo nie wejdzie nam. Ach, oczywiście. Tutaj. No, ciasno. 40 stoi, nawet nie ma siły wcisnąć. Tutaj analogii, tutaj też nie. 36, czyli 36-38. Czyli są w pod. Mieszczą się w normie. Zostawiamy prawą stronę i idziemy na lewą. Dla pytających się, po co śrubokręt? Dla ułatwienia sobie pracy, znalezienia górnego martwego punktu. To łatwiej, prościej. Wiadomo, że tak później te muszą być na znakach tutaj. Tam mniej więcej można tylko linię przyłożyć czy coś. Się wałki pokrywają. To jakbyśmy zdejmowali rozrządę, to wtedy trzeba, potrzebny jest nam przyrząd do ustawiania rozrządu. Do regulacji zaworów nie trzeba tego przyrządu. Wystarczy ustawić w odpowiednim miejscu. Także regulujemy po lewej stronie, sprawdzamy zawory. Myślę, że też będą w porządku, no ale sprawdzamy
i to będzie można składać. Zaworki pomierzone, tak to wychodzi. Jeden sący na lewym cylindrze górny, przy górnej granicy, ale nie przekracza, także mieści się w tolerancji od 0,13-0,23, mamy 0,22. Zostawiamy wszystko. Przy następnej kontroli pewnie już coś tam wyjdzie do roboty, a na razie tylko była kontrola, zostawiamy wszystko w porządku. Oczywiście wszystkie kluczyki, wszystkie śrubki, nie kluczyki, to jest przejęzyczenie, ale odpowiednio moment, tam wszystko trzeba podokręcać. No to delikatne wszystko, także bardzo delikatne wszystko, taki momentum jak serwis zaleca, nie jak inaczej. Mamy stare świeczki wyjęte, nie wyglądają źle. Te jaśniejsze są od tak zwane te główne, te środkowe, boczne, te ciemniejsze to dopalające. Już mam nową, jedną przygotowaną. Luz elektryd posprawdzana, także wkładamy do kręca. Oczywiście jak mantrę można wszystko powtarzać, ale lepiej powtarzać świeczki, nie świeczki, wszystko odpowiednim momentem i odpowiednim kluczem trzeba podokręcać, bo niestety o. Delikatne to wszystko, żeby nie przekręcić, żeby później problemów nie było. Już mamy wyjęty filterek, jest oznaczona data, to zgodnie z tym co pamiętam, to jak kupowali motocykl, co mówił nam sprzedawca, nie wiem, tam około 10 tysięcy będzie przejechane po tym, jak drogi Albanii i nasze za czyste nie są. Także filterek wyjmujemy, wkładamy nowy, już jest opisane wszystko, wkładamy, montujemy, dopiero będziemy odpalać. Rozgrzewam motocykl, właśnie odpaliłem, włączyłem sobie bieg, nie chcę tam skrzynia biegu, coś ten olej rozgrzech, trochę rozgrzeje, tak samo oddyszę. No przy okazji, nie wiem, czy tam będzie to dobrze widać na filmiku, ale widać, że delikatnie zaczyna felgo rzucać, czyli tą felgi do wycentrowania trzeba będzie tak dobrze z nią ci wysłać, przewrotowego ten temat właściciela. No, motocykl się rozgrzał, także odkręcamy filterek. Niech ścieknie to wszystko. Warto zawsze po odkręceniu sprawdzić. O, tutaj akurat jest ok, uszczelka została na filtrze, bo czasami potrafi się przykleić tutaj do góry. Został przy karterze, także to warto sprawdzić. A odnośnie felg, jestem już po konsultacji z właścicielem i bardzo fajnie robić. Jak wszystko będzie porobione, to na drugi warsztat motocykl pójdzie i zdemontujemy koła i myślemy do centrowania, no bo nawet mówi dzisiaj, że wspominał, że czuł, że coś faktycznie delikatnie trzęsie i zapomniał o tym powiedzieć, także bardzo fajnie trzeba zrobić, żeby było naprawdę wszystko na tip-top. Dobrze, olej sobie skapuje, sobie wziąłem za wymianę podkładek, mamy starą, nową, powiem szczerze, no podobno motocykl w ASO serwisowany, są całe dokumenty, wszystko na to i podobno w ASO się cały czas zakłada nowe podkładki, no ta nie była wymieniana, widzę, że już nie raz, nie dwa, nie trzy była dokręcana, nawet po grubości jedna, a druga, ta bardzo mocno zmiażdżona. Ta nowa do tego sprzętu, także ja zakładam wszystko zawsze nowe, serwisy ASO widać nie zawsze. Zaczynamy składać, wiadomo, najpierw koreczek, o, kluczem odpowiednim momentem, tutaj pamiętam 30 N z książki serwisowej, także wszystkie korki podokręcać, zalewamy. W wypadku skrzyni biegów olej lejemy, o, tak jak widać, do przelania. Trzeba poczekać, aż praktycznie poziom wyrówna. Można zakręcać koreczek, który też otłuszczony, wymyty,
czysty, nowa podkładka. No i będzie można zakręcać. Tak samo odpowiednim momentem. Tutaj tak samo jak na dole, 30 newtonów. Jest dokręcony. O, kurczę, trzeba go wyjąć i zasilnik. I pora przyszła na nowy olejek. Trzeba nalać, odpalić, sprawdzić poziom, wygrzać. Silnik ze skrzyni będzie dostanie rozebranie dyfra. Czy rozebranie, spuszczenie z dyfra, rozebranie, wyjęcie wału kardana. Tam wszystko, no i sprawdzenie jak tam wygląda. Dopiero będzie tam wymieniony olej na sam koniec. I tak dalej. Dobra. Także do następnego wejścia. Mamy tył rozebrany. Już informacja do właściciela poszła, co jak. Sprawa wygląda, olej pospuszczany. Także ja czyszczę wszystko, smaruję, składam. Przy okazji wymienię płyn, kostki. Testo do wymiany to na jutro będę miał nowe, to się jutro założę, a dzisiaj się poczyści, wszystko posprawdza, wymienię płyn. Jutro zostanie tylko do założenia nowe klocki. Tył poskładany. Tu krzyżaki przesmarowane. Zacisk już poczyszczony, klocki jeszcze niech wiszą stare, jutro będą nowe. Zacisk zblokowałem, prasko do przyciskania zacisku, bo już wszystko tam poczyszczone. No i wymieniam płyn, że szlejemy nowe i... I trzeba pompować. Dzisiaj się robi przód czy tył? Tył, dzisiaj tył. Może jeszcze przód złożymy. Kolejny update'ik z BM-ką. Płynik w przednim hamulcu. Tutaj poprzedni właściciel naprawdę nawet gąbkę włożył w układ hamulcowy, żeby się nie zapowietrzało. Może już pompujemy. Ta już pompa podłączona. Zaraz przerzucimy na drugi, to już jest piąty, szósty zbiorniczek. Także trzeba zaraz przerzucić na drugi, dokładnie podpowietrzać i hamulce będą. O, zacisk mamy poczyszczony, prowadnicy przesmarowane, uderzy leciutko, pracuje wszystko. Brembo, nie zakładane. No, praktycznie to co w oryginale, przynajmniej jakościowo, to bardzo dobra klasa klocków. Śrubka już klejem posmarowana. Klej temek jak zwykle. Tutaj różnie tam teoretycznie nie powinno się dawać, ale znam nie jeden, nie dwa przypadki, gdzie powykręcały się śrubki i zaciski poszły w koło, w szprychy. Także żeby uniknąć tego, czegoś takiego, lepiej zawsze za każdym razem posmarować oklejem, a później przed montażem oczyścić. No i oczywiście z odpowiednim momentem dokręcić. Klej zaschnie i będzie z głowy. Także napompować teraz. O, hamulec już jest. Sprawdzić poziom płynu. Nie wiem, czy widać tutaj, ale jest maksimum. Zresztą tak było ustawiane, że był maksimum po wymianie. Mamy hamulce zrobione. No i koło tradycyjnie. Klucz dynamotryczny. Rzecz bardzo, ale to bardzo istotna w tych motocyklach, w tych BM-kach, ponieważ nawet jest akcja serwisowa na wymianę tych nap mocujących, bo no, za mocno się dokręcają, one pękają. Tu trzeba uważać naprawdę, nieważne czy tylko na moment, czy na, tak jak w tym wypadku, czy na stałe, ale zawsze klucz dynamotyczny i 60 N, nie więcej na pewno. I zostało sprzęgiełko. Pompa podłączona, zacząłem to nawet pompować, idzie. Tylko rzecz najistotniejsza, nie płyn hamulcowy, a specjalny olej. Zasadniczo dwa, które, albo ten, który zaleca BMW, ten Hipset, albo
To Magura, no ja akurat na Magurze jakoś tak się przyzwyczaiłem do tej Magury i to Magura leje, także trzeba wymienić, troszeczkę przepompować. Akurat BMW tutaj ma olej, znaczy nie tylko BMW, KTM-y, nie KTM-y. Niektóre motocykle mają olej w tym miejscu i trzeba na to zwrócić uwagę, bo ktoś nie patrzy, nalewa zwykłego płynu, to później niestety wszystkie uszczelniacze, wszystko wiadomo. Popuchnie potem i trzeba, dopiero są koszty, bo i pompę trzeba wymienić i wysprzęglik. Gęsik odpalony, już chodzi troszeczkę. Jakaś tam temperatura na silniku jest, także jeszcze trzeba sprawdzić synchronizację. Nie podłączyłem, no i... Jest delikatna różnica. Normalnie się różni, trzeba je dosynchronizować. Zobaczymy później, będzie po synchronizowaniu. Efekt po synchronizacji. Idealnie, nawet przerzucałem między zegarami, żeby upewnić się, że każdy tak samo, także jest na pewno wszystko ok. Demeczka poskładana, objeżdżona, właśnie zdążyłem ją umyć. Niech teraz stoi. Czeka na właściciela, że na czym, bo idzie na drugi etap prac związany z kołami. No ale z mojej strony na razie póki co jest zrobiona. Reszta zostanie dla... Trzeba koła tylko wyjąć i wysłać do centrowania, już nie będę tego pokazywał. Tak jest. Mechanicznie, technicznie jest obrobione. Wszystkie oleje, płyny, filtry, synchronizacja, regulacja zaworów. Posprawdzane wszystko, hamulce. Z tyłu nowe klocki. Także można sobie posłuchać, jak teraz chodzi na wydeszku w oryginalnym atrapie. To jest ten multum dodatku w tym motocyklu. Przedyk 101-507 dokładnie. Motocykl pokończony, nawet LED przodu założony. Tak oto się prezentuje w całości. Niech sobie pochodzi jeszcze, grzeje się dobrze po umyciu. A ja będę się brał do następny jakiś motocykl. Kolejka jest i czeka. Do następnego.